Cześć, mam na imię Agata i tym razem przygotowałam dla Ciebie trening na plecy. Oprócz wzmocnienia mięśni, co jest naszym głównym celem, będziemy starały się uwydatnić wąską talię, więc jeśli masz hantlę, to przygotuj się i zaczynamy. Zacznijmy nasz trening od rozgrzewki. Stajemy na lekko ugiętych nogach, wyprostuj plecy, trzymaj brzuch, krążenia ramion. Spokojna praca. I krążenia do przodu. Musimy dobrze rozgrzać te plecy, bo naprawdę praktycznie cały trening opiera się na pracy tutaj. Podnosimy barki do góry, ale oprócz tego całą obręcz barkową trzeba rozgrzać. Ramiona uczestniczą w tych ćwiczeniach na plecy. Wyciągamy ramiona na boki. Pamiętaj, że wszystkie ćwiczenia, które robimy, są bezpieczne, pod warunkiem, że są dobrze wykonywane. Więc jeżeli jakieś ćwiczenie, mimo tych moich wskazówek, nadal Ci nie wychodzi i czujesz jakiś dyskomfort, to pamiętaj, że zawsze możesz je zastąpić innym, albo zgłosić się do trenera, żeby nauczył Cię, jak ćwiczyć. Wykonujemy skłony na bok i wyciągamy ramię nad głowę. Dobrze, ok. Łokcie szeroko, przyciągamy kolano do łokcia, ramion. Mocne skręty. Klatkę piersiową odwracasz na jedną i na drugą stronę. I do przodu prostujemy nogę, prostujemy rękę. Dobrze, jest, stajemy w rozkroku, wyciągamy rękę na jedną i na drugą stronę. Mocno skręt, ale cały czas trzymamy brzuch. I to samo wyciągnij do góry rękę. I do kolana. Tutaj staraj się trzymać prościutko plecy. Nie musisz się schylać nisko. Wystarczy kolano, ale proste plecy. Dobrze. I na zmianę podnosimy jedną i drugą nogę do góry. Takie wahadełko. Dodamy sobie krążenia. I przeskoczymy na dwa hop. Raz, dwa. Z jednej na drugą. Trochę podniesiemy to tętno. Generalnie rozgrzejemy wszystkie mięśnie. I szybsze. Hop, hop. I dodamy sobie pracę ramion. Prostujemy ramiona do boku. Nogi cały czas pracują tak samo, ręce idą do sufitu. I dodamy pracę obu nóż i wychodzą nam takie pajacyki. Dobrze, zatrzymamy się. Staniemy w lekkim rozkroku, opieramy dłonie na kolanach i robimy okrągły grzbiet i wklęsły, okrągły i wklęsły. Jeszcze sekundka. Dobrze. Tutaj wykrok do przodu. Prawa noga z przodu, lewa ręka z przodu.
wyciągnij rękę do sufitu i sięgnij łokcią w dół. Sufit i do podłogi. Jeszcze dwa razy. Dobrze, zmienimy nogę. Góra i dół. Oczywiście nie musisz sięgnąć do ziemi. Chodzi tylko o wskazanie, w którym kierunku masz pracować. Nic na siłę. Ma to być wszystko w granicach swojego komfortu. Jeżeli regularnie robisz jakiekolwiek ćwiczenie, to na pewno zauważasz, że z treningu na trening to ciało potrafi więcej. Tak samo, jeżeli chodzi o elastyczność. Dobrze, mamy potwór przodem. I teraz delikatnie opieramy kolana, podnosimy, możesz stopniowo, kolana, biodra, biodra i kolana w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze wykonajmy dwa razy. Ok, ręce idą do stóp. Wstajemy, bierzemy głęboki wdech, wydech i jesteśmy gotowe. Zaczynamy pierwszą część. Bierzemy hantlę w dłoń i ćwiczymy przez 40 sekund. Pierwsze ćwiczenie to będzie martwy ciąg na zmianę na prawej i na lewej nodze. W ten sposób. Prawa noga do tyłu i lewa noga do tyłu. Od razu zapowiadam, że w tym ćwiczeniu również pracują pośladki, jak w każdym martwym ciągu, ale tu dodatkowo chcesz szukać tej pracy właśnie nie tylko w biodrach, ale również w plecach. Skup się dzisiaj wyjątkowo mocno na trzymaniu pięknie ustawionych pleców, czyli w neutralnym ułożeniu. Ok, mamy nasze 40 sekund i pokazuję Ci drugie ćwiczenie. Bierzemy hantelka do ręki, najlepiej żeby był lekki. Opieramy dłoń i wychylamy, wznosimy ramię do góry, ustawione małym paluszkiem do sufitu i tylko do linii barku. Spokojnie podnosimy. I wydech raz. I wydech dwa. Spokojna praca. Nie chcemy się zasapać. Chcemy, żeby pięknie te plecy popracowały. Nie chcemy oszukiwać. Jeżeli przy końcu będzie ciężko, najwyżej nie zrobisz kilku powtórzeń, ale ma być poprawnie. Ok, druga strona. Opieramy rękę, plecy prościutko i podnosimy. Ręka do góry. Wydech. Spokojnie. Przez 40 sekund. Hop. Jeszcze momencik. Hop. Mocno do boku. Ta ręka nie jest zablokowana w łokciu. Ona jest wyprostowana, ale takim minimalnym łokciem do sufitu. Jeszcze chwileczkę. Wydech. Staraj się nie garbić, nie skracać szyi, nie robić zamachu do góry. Dobrze, mamy 10 sekund i wracamy do martwego ciągu. Naprzemiennie prawa i lewa noga przez 40 sekund. Delikatnie odstawiasz nogę do tyłu i wracasz do stania. Nie robisz przysiadu, nie robisz zakroku. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać ściągnięte łopatki. Nie puszczaj tak luzem pleców ani ramion. To jest podstawowy błąd. Głowa idzie za ciałem, czyli tutaj po skłonie. Głowa nie jest zadarta. Staraj się nie opuszczać żadnego biodra w dół. Kolce biodrowe są na jednej wysokości.
Dobrze, zrobione. I szykujemy się do drugiego ćwiczenia. Zauważ, że mam tutaj cięższe i lżejsze hantelki. Jak najbardziej możesz się tym kierować. Wydech. Hop. Nie podniesiemy ogromnych ciężarów, natomiast w tym poprzednim, czyli w martwym ciągu, tutaj już można zaszaleć. Jest tutaj w tym treningu kilka ćwiczeń, które naprawdę nie będą możliwe do wykonania z bardzo ciężkimi hantlami, ale będziesz to na pewno czuła sama. W których ćwiczeniach jest Ci trudniej, a w których łatwiej, w tych, których jest łatwiej, zawsze możesz sobie dodatkowe obciążenie dołożyć. Dobrze, druga ręka. Jestem gotowa i uwaga, zaczynamy. Wydech. Zwróć uwagę, żeby na tej ręce, którą mam na mojej ławce, na moim krześle, mocno się podeprzeć. Chcemy, żeby w tej chwili odcinek lędźwiowy był odciążony. Pracujemy górną częścią pleców. W poprzednim ćwiczeniu z kolei pracuję ta dolna część pleców również. Wydech. Dobrze się opieraj. Dobrze. I kolejna seria przed nami. Zrobimy jeszcze dwie takie serie. Mam nadzieję, że masz siłę. Za kroki, maleńki kroczek do tyłu, delikatnie odstawiamy nogę i prostujemy się. Biodra zostają wysoko. Nie pędzimy. Lepiej trochę cięższe hantle wziąć, zamiast zrobić to w za szybkim tempie. Spokojnie i do góry. Pięknie plecy wyprostowane. Dobrze. Zamieniam na lżejszy hantelek. Ten ma 2 kg, te mają 5 kg. Ok, podpieram się. Mały paluszek na zewnątrz i podnoszę ramię do góry. Plecy proste. Pośladki nie są podwinięte pod spód, tylko normalnie wypchnięte. Stoję mocno całą stopą. Pięty są również na podłodze. Nie przenoszę ciężaru na palce. Wdechem. Jeszcze 10 sekund. I wydech. I w górę. I w górę. Ok, dobrze. Dla osoby początkującej na przykład to ćwiczenie będzie dość ciężkie, nawet z obciążeniem kilogram, czy nawet pół kilograma. Także jeżeli masz bardzo lekkie hantelki, to jak najbardziej to jest pora, żeby je wykorzystać. Nie mam w tej chwili 2 kilo i to już stanowi dla mnie wyzwanie. Spokojnie. Pracujemy w górę i w dół. W tym treningu również nie będzie żadnego skakania. Pewnie część z Was się cieszy, pewnie są osoby, żeby wyskakać, ale nie tym razem. Hop. I z wydechem. Długa szyja. Pamiętaj, nie chować głowy w ramionach. Dobrze. I ostatni raz powtarzamy te dwa ćwiczenia. Zabieram hantle i naprzemiennie martwy ciąg na prawej i na lewej nodze. Raz i dwa. Trzymaj brzuch do siebie. Biodra zostają wysoko. Kroczek jest naprawdę mały do tyłu. I cały czas ciężar ciała jest na nodze z przodu. Ta noga z tyłu, ona tylko minimalnie na paluszkach dotykamy. Jeszcze kilka powtórzeń.
Dobrze, skończone. I jeszcze raz na lewą i na prawą rękę. Ja zaczęłam tutaj od lewej ręki. Jest ona słabsza w moim przypadku. Zawsze jest dobrze zacząć od tej słabszej strony. Potem jest ciężko dokończyć. Zaczniesz silniejszą, a ta słabsza na koniec już odpada. Także zaczynam od słabszej strony. Wydech. Nie garbimy się. Skup się na tym, co ma pracować. Górna część pleców. Będziesz świetnie czuła również tylną stronę tutaj na barku. Ostatni raz. Uwaga, dobrze. Opieram się na krześle i podnosimy. Mały paluszek do sufitu. Pokażę Ci bokiem, przodem. Hop. Dobrze się oprzyj. Ostatnie 10 sekund. Świetnie. Mamy pierwsza część zrobiona i łyczek wody. Będziemy robić kolejne ćwiczenia. W drugiej części mamy również dwa ćwiczenia. Pierwsze z nich to będzie wiosłowanie w opadzie tułowia. Raz podchwytem, raz chwytem neutralnym, a drugie ćwiczenie to będą wznosy do boku i pulsujemy tutaj w górze. Także zacznijmy. Wykonujemy opad tułowia i ruch wiosłowania podchwytem i chwytem neutralnym w ten sposób. Raz i dwa. Raz i dwa. I tutaj bardzo ważne jest oczywiście sam ruch wiosłowania, ale ćwiczenie będzie dla Ciebie nieprzyjemne, jeżeli źle ustawisz ciało. Ciało jest ustawione w pochyleniu. Może być to głębsze pochylenie lub płytsze. Za płytkie nie może być, bo wtedy będzie niestety już znikoma praca pleców. Dobrze, mamy zrobione pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to wznosy ramion do boku i pulsujemy. Trzy pulsy w górze. Raz, dwa, trzy i opuszczamy. Tutaj już mamy ćwiczenie na barki, które ma być pomocne właśnie w kształtowaniu tej sylwetki, czyli w zaznaczeniu wąskiej talii. I podnosimy. Łokcie są wysoko, trzy pulsy i opuszczamy. Staraj się znaleźć rytm oddychania. I spokojnie, trzy pulsy, wysoko ramiona, nie skracaj szyi. Spokojnie. Dobrze. I powoli szykujemy się do wiosłowania jeszcze raz. Tak jak mówiłam, jest opad tułowia, plecy prościutko, ciężar ciała wychylasz do tyłu, cała stopa jest oparta na podłodze, brzuch musi być napięty, ładnie zabezpiecza nam w tym pochyleniu odcinek lędźwiowy. Staraj się nie zadzierać głowy. Oczywiście od czasu do czasu, jeżeli chcesz gdzieś tam skontrolować siebie w lustrze, czy co ja robię, to jak najbardziej na sekundę można, ale nie ćwicz w ten sposób, że cały czas się na przykład patrzysz na monitor czy na lustro. To jest niepożądane. Dobrze, mamy. Fajnie, już czuję plecy. Szykuję się do lżejszych hantli i wykonujemy wznosy ramion do przodu. Klatka piersiowa do przodu, brzuch zabezpieczony i pulsujemy. 3, 2, 1 i 3, 2, 1. Spokojnie.
gwarantuję Ci, że szybsze tempo w tym ćwiczeniu wcale nie jest łatwiejsze. Ma być umiarkowane tempo. Też nie chcemy, żeby było super wolno. Chcemy do góry wykonać energiczny ruch, w górze zatrzymanie i pulsy i troszeczkę takie spowolnione opuszczanie. I raz, dwa, trzy. I jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy. Mamy. Ok, druga seria za nami. Jeszcze dwie. Dobrze. I wracamy do opadu tułowia, chwyt neutralny na zmianę z podchwytem. I wykonaj raz i dwa. Raz i dwa. Koniecznie, dziewczyny, dawajcie mi w komentarzach znać, z jakimi ćwiczeniami jeszcze macie problemy. Planuję troszeczkę może nagrać filmów takich bardziej instruktażowych, dotyczących konkretnych ćwiczeń. A wiem, że na przykład takie ćwiczenia, jak teraz robię, jest trudne ze względu na ułożenie się w odpowiedniej pozycji. Także dawajcie mi znać. Mam nadzieję, że nic Was jest. Mam nadzieję, że nic Was nie boli, że słuchacie tych moich wskazówek. Ale jeżeli one nie wystarczają, to wszystko mówcie. Ok. Klatka do przodu, wznos. Chcę troszeczkę pulsy. Tak jest, na trzy. Chcę, żebyście czuły się bezpieczne robiąc te ćwiczenia, więc jeżeli gdzieś jeszcze potrzebujecie pomocy, to wiecie, do kogo się zgłosić. Ja wszystkie Wasze sugestie pamiętam i analizuję, staram się jakoś rozwiązać. Spokojnie pracujemy. Raz, dwa, trzy i w dół. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Mamy. Dobrze, fajnie. Trzecia seria, jeszcze jedna. Oj, ciepło, ciepło. To nie są jakieś mocno intensywne ćwiczenia, jeżeli są robione, zacznijmy. Raz i podchwyt dwa. To nie są mocno intensywne ćwiczenia, ale można się fajnie zmęczyć. I pamiętajcie, dziewczyny, tutaj żadne brzuszki nie wypracują Wam wąskiej talii tak jak dobrze ułożony trening, czyli wpływanie na odpowiednie partie ciała, żeby ta talia się wizualnie wydała węższa. W tej chwili właśnie robimy takie ćwiczenia. Jeszcze wznosy. Brzuszki skośne, przeróżne spięcia, skłony. To naprawdę nie są ćwiczenia. Trzy pulsy w górze. Raz, dwa, trzy. To naprawdę nie są ćwiczenia. Dzięki oponkę czy brzuszek. To też nie, te, które teraz robimy, też nie są ćwiczenia, dzięki którym spalicie oponkę i tłuszczyk. Ale dzięki takim ćwiczeniom może się okazać, że wcale nie będziesz musiała spalać. Jesteśmy kobietami, mamy prawo mieć trochę tłuszczu. Musimy tylko tak zrobić, żeby on się fajnie nam rozkładał na ciele. Ok, super. Druga część całości jest za nami. Napij się chwilkę wody. Jeżeli potrzebujesz odpoczynku, to pauza i łap kilka oddechów. I będziemy chodzić do kolejnych ćwiczeń. W kolejnej serii naszych ćwiczeń zaczniemy sobie od ćwiczenia na siedząco i ja Wam tutaj polecam, jeżeli masz do wyboru różnego ciężaru hantle, to polecam wybrać te lżejsze. Od razu Wam pokażę ćwiczenie. Ty już się uszykuj. Wychylamy się do przodu. Siedzimy sobie ładnie. Pośladki są mocno odkręcone do tyłu. Klatka piersiowa do przodu i szeroko podnosimy ramiona do przodu wzdłuż ciała. Tutaj naprawdę nie przesadź z ciężarem. To nie jest takie łatwe ćwiczenie, dlatego że mamy długą dźwignię. Ramię wychyla się mocno do przodu. Jeżeli masz bardzo duży ciężar, to on cię pokona. Masz dobierać sobie takie obciążenia, żeby te ćwiczenia fajnie wchodziły w
to miejsce, w które chcemy, a tutaj chcemy, żeby... OK? I drugie ćwiczenie do pary to będzie deska i teraz łokcie są zablokowane i odpychamy się od podłogi i puszczamy w dół, ale to nie jest nic na rodzaj pompki, tutaj tylko wypychasz i wracasz w dół. Raz i dół. Proste łokcie. Będziesz świetnie czuła plecy. Jeżeli wykonasz prawidłowo, odepchnij. Raz. Raz. To jest jedno z ćwiczeń na odstające łopatki. I wydech. I wydech. Odepchnij. I wydech. Jeszcze momencik. Jest. O, ciężko. Dobrze, wrócimy do ćwiczenia w siadzie. Zabieramy nasze lżejsze hantle. Mocno wypychamy pośladki do tyłu. Pochylamy się lekko do przodu. I podnosimy ramiona. Troszeczkę w takie ułożenie V. W ten sposób. I V-ka. Łokcie nie są zablokowane, ale też nie chcesz ich mocno uginać. Hop. Pięknie trzymaj grzbiet. Nie możesz się zgarbić. Mocno czuję pracę w tym ćwiczeniu. Dla osoby bardzo początkującej to ćwiczenie będzie wyzwaniem nawet kiedy używamy ciężaru własnego ciała i ćwiczymy bez hantli. Wracamy do deski, ładnie trzymamy brzuch, odpychamy się i raz, i dwa, i trzy. Szybko tylko pokażę Ci wersję ułatwioną na podwyższeniu. Możesz wykonać to samo. Im niższe podwyższenie będzie trudniejsze. Odpychamy się, lekko puszczamy i odpychamy. I wydech. I wydech. Jeszcze chwileczkę. Inne ułatwienie na kolanach. Super. Mamy zrobione już dwa razy nasze dwa ćwiczenia. Jeszcze dwa. Dobrze, pochylamy się. Pośladki mocno do tyłu na krzesło. I robimy naszą V-kę. I V. I wydech. OK. Jeszcze momencik. To pochylenie tutaj nie jest mocno głębokie, dlatego że nie chcemy, żeby dolna część pleców nam się zaokrągliła. Od głowy do pośladków są wyprostowane. Wydech do góry. Trzymaj pięknie wyprostowaną szyję. Jeżeli pod koniec już nie możesz, szybko odkładasz i kontynuujesz bez obciążenia. Dobrze. Podpór. Ładna deska, brzuch trzymany i odpychamy. Raz. I wydech. Jeszcze moment. Jeszcze chwileczkę. Nie wyginaj się włók. Okej. Super. Szykujemy obciążenie. Pośladki do tyłu, ramiona szeroko i podnosimy. Tutaj jeszcze zwróć uwagę, że nogi są w lekkim rozkroku. Jeżeli je złączysz i się oprzesz, to automatycznie nie ma miejsca dla brzucha, przez co dolna część pleców będzie zaokrąglona. A my chcemy we'll be right back.
Przed nami ostatnia część i będziemy wykonywać dwa ćwiczenia na zmianę. Pierwsze z nich to są grzbieciki, wykonamy je bez obciążenia. Włączam od razu timer, bo to jest dosyć łatwe ćwiczenie, bez jakiegoś tam dużego tłumaczenia. Naprzemiennie prawa, lewa ręka z przeciwną nogą i dwa wznosy i już ćwiczymy. Dwa i raz i dwa. Spokojnie, nie staramy się robić gwałtownych ruchów. Nie staramy się podnosić bardzo wysoko, chcemy tylko tak jakby uruchomić te mięśnie. Nie szukamy tutaj maksymalnego zakresu. Trzymamy dociśnięte kolce biodrowe do podłogi. Super. Ok, wstajemy i wykonujemy wyciskanie hantli nad głowę. To jest ćwiczenie na barki, żeby dopełnić ten nasz efekt. Hop, raz i w dół. Wydech. Góra. I spokojnie. Hop. Opuszczamy łokcie nieco poniżej. Trzymamy brzuch, trzymamy lekko spięte pośladki, ściągnięte łopatki. Głowa jest nad biodrami. Hop. Spokojna praca. Góra i dół. Super. Odłóż na ziemię, połóż się na brzuchu. I wykonujemy znowu grzbieciki. Uwaga, głowa nie jest zadarta, pamiętaj o tym. Staramy się ją trzymać w linii z naszymi plecami. Ramiona wysoko podnosisz. Z nogą nie przesadzamy z kolei. Jeszcze chwileczkę. Ok. Podnosimy się do wyciskania. Lekko nogi w rozkroku, unosimy ramiona i zaczynamy. Wydech, hop, góra i dół. Jeszcze sekundka. Dobrze. Wracamy do leżenia na brzuchu. I zaczynamy. Po przekątnej i jednocześnie. Pamiętaj o oddechu. Brzuch staraj się trzymać do siebie. Nie dociskaj brzucha do podłogi. On oczywiście leży na podłodze, ale my go tam nie chcemy jeszcze dodatkowo wpychać. Kciuki są skierowane do góry. Dobrze, wstajemy. Zabieramy hantle. To ćwiczenie możesz również wykonać na stojąco, ale wersja na kolanach też, że jest nam trochę łatwiej kontrolować środek ciała, dlatego że mamy mniej stawów do ułożenia, o jeden, właściwie o dwa, skokowy kolanowy. Tylko możemy skupić się na biodrach, na brzuchu i ramionach. I wysoko. Góra.
Jeszcze momencik. Dobrze. I ostatnia seria. Na brzuch. Wyciągamy ramiona. I zaczynamy. Pamiętaj, że tutaj odkładasz za każdym razem i rękę i nogę dotyka, i ręka i noga dotyka do podłogi. Staraj się trzymać ramiona daleko od głowy, barki. Jeszcze chwileczkę. Super. Wstajemy. I jeszcze raz zrobimy sobie nasze ćwiczenie z hantlami. Rozkładamy ramiona, ściągamy łopatki i wyciągamy, wyciskamy do góry. Hop. I wydech. Jeszcze chwilkę. Spokojna praca, hop, i do góry. Jeszcze momencik do końca. Super, dobrze. Mamy ostatnia część za nami. Chciałabym zrobić jeszcze coś fajnego na brzuch, więc zostań ze mną, zaraz zaczynamy. Będziemy robić 20 sekund każde ćwiczenie. Zaraz zrobisz to wszystko razem ze mną, jeżeli w trakcie. Uwaga, pierwsze ćwiczenie, skręty. Jeżeli w trakcie będziesz potrzebowała jakiejś przerwy, bo poczujesz, że już tak nie kontrolujesz swojego ciała i czujesz jakiś dyskomfort, to oczywiście w każdej chwili możesz sobie przerwać i wrócić do mnie. Ok, drugie ćwiczenie. Podnosimy nogi, ramiona wyciągamy do przodu i wykonujemy spięcia. I teraz ważna rzecz. Żeby sobie nie ułatwiać, nie robimy takiego zamachu, ani takiego zamachu. Starasz się trzymać proste łokcie i ramiona cały czas na jednym poziomie. Uwaga! Drugi raz. Skręty do przeciwnego kolana. Pamiętaj, że biodra są przez cały czas dociśnięte do podłogi. Dobra, do góry i wykonujemy spięcia. Wydech. Spokojnie, bez niepotrzebnego pośpiechu. Ok, trzeci raz. Zwróć uwagę, żeby tutaj na środku brzucha nie tworzył się taki stożek. Chcemy brzuch trzymać płasko. Dolna część brzucha jest dociągnięta. Uwaga, nogi do góry. Ramiona wyciągamy i wykonujemy spięcia. Nogi nie muszą być do końca wyprostowane w kolanach, ale staramy się trzymać je wysoko. Ok, czwarta seria. Skręty. Pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz przerwę, to ją zrób. Następnym razem wytrzymasz jeszcze dłużej. Pamiętaj, żeby tutaj dobrze podeprzeć głowę, bo w tym drugim ćwiczeniu z kolei głowa nie ma podparcia i szyja nam się męczy. Ok, hop i wydech. W treningu aż się prosiło, żeby na koniec zrobić brzuch. Ok, żeby te przeciwne mięśnie trochę popracowały. Ostatni raz. Po 20 sekund. Ciekawa jestem, czy wytrzymasz bez przerwy. Czy to jest dla ciebie trudne?
A może łatwe? Dobra, do góry. I ostatnie spięcia. Raz. I wydech. Już kończymy. Super. Ok, brzuchy zrobione. Jeszcze tylko zostało nam rozciąganie. Także zaczniemy sobie je od razu. Będzie króciutkie, dlatego że mamy tak naprawdę tylko plecy do rozciągnięcia. Zrobimy kilka fajnych ćwiczeń. Podeprzyj się w klęku podpartym. Odpychamy okrągły grzbiet. Brzuch do siebie chowasz. I w klęsły puszczasz plecy, puszczasz brzuch. Głowa lekko zadarta, łopatki ściągnięte. Ok, dobrze. Wyprostuj się, weź wdech, rozciągnij przód i teraz nurkujemy tą ręką między dłonią a kolanem i wyciągamy jak najdalej. Bark jest oparty. I wracamy do klęku. Druga strona, weź wdech, rozciągnij. I znowu między dłonią a kolanem wysuwamy rękę jak najdalej. Dobrze, wracamy i z tej pozycji powoli opuszczamy biodra i wracamy, sięgamy do tyłu. I jeszcze raz opuść biodra i wróć do tyłu. I teraz daj nogi do rozkroku. Stopy mogą być razem, palce. Siadamy sobie między kładziemy brzuch między udami. Paluszki do przodu, wydłużamy te plecy. Ok, dobra. Opieramy palce, unosimy biodra. Można ugiąć kolana, ale staramy się i mocno wyciągnąć, wydłużyć je. I teraz oprzyj kolana i powoli opuść biodra. Nie rób nic na siłę. Ok, podciągnij brzuch, wróć do klęku i ustaw się przodem do lustra. Do lustra, do mnie, zwyczajnie mówię. Ok, wyciągnij ramiona, opieramy dłoń, wyciągamy długi bok i wracamy na środek. Wyciągnij mocno bok i wróć na środek. I jeszcze. Hop. I jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Ok, i teraz spleć dłonie. Odwróć do przodu. Wdech podnieś do góry i wydech opuszczamy. Jeszcze raz spleć dłonie, okrągłe plecy, wdech do góry i wydech opuszczamy. I jeszcze raz splatamy okrągłe plecy, wdech i wydech opuszczamy. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że dotrwałeś do końca. Mam nadzieję, że trening się podobał, mimo że może nie jest aż taki męczący, to mam nadzieję, że super poczułaś właśnie te mięśnie, które pracowały i że robiąc go regularnie zauważysz bardzo właśnie fajne efekty, jeżeli chodzi o te proporcje ciała. Od razu talia się wydaje węższa, biodra i obręcz barkowa tworzą takie fajne kontrast dla tej wąskiej talii. Także daj mi znać, jak Ci się podobało i do zobaczenia na następnym treningu. Cześć!